Ksiądz Aleksander Fedorowicz był kapłanem Gronieru Białego i franciszkańskiego ubóstwa. Zawsze oddany Bogu i z Nim zjednoczony. Z troską i poświęceniem służył innym. Zwyczajny, serdeczny, życzliwy, pokorny. Najlepiej jak potrafił niósł światu Ewangelię, miłość, dobroć i piękno. Dzisiejszego wieczoru poznamy księdza Lubskowski z relacji świadków, którzy spotkali go osobiście. Te cenne świadectwa opowiedzą nam o życiu i ofiarnej posłudze kapłańskiej naszego pierwszego proboszcza, który umarł w opinii świętości. Ukażą głębię jego serca i ducha. Niech staną się na nas źródłem inspiracji i radości oraz przysłużą się wspólnemu dobru. Być może zdumieniem odkryjemy dziś fakty, których o księdzu nie wiedzieliśmy. Być może pokochamy go jeszcze mocniej. Leszek Małga, spotkanie. Nie widziałem jego twarzy i głowy. Nie znam barwy jego głosu. Niewiele wiem o czynach, których dokonał w ciągu życia. Lecz idąc z nim, myślałem o rzeczy, które zostały, zachwyciłem się nimi. Byłem w pokoju gołębniku, tak małym, że myśląc jedną miłość. Tam zobaczyłem, jak prosta jest świętość i że prowadzą do niej strony swoje ubóstwa. Byłem w kościele, w którym Jezus Chrystus mieszkał, w brązowej dziublicze, a białe ściany sprawiały taką ciszę, że można było usłyszeć świegot ptaków z fresku świętego Franciszka i zobaczyć, jak wylatują przez otwarte okna, lecąc w stronę leśnego cmentarza. Tam powiedziałem: dzień dobry, księże Fedorowiczu. Szukałem miejsca, gdzie mogłabym odzyskać siły, doszczętnie wyczerpane ciężką pracą i przeżyciami. Trzeba było zaraz gdzieś wyjechać. Ale gdzie? Niedaleko Warszawy, aby droga nie była zbyt męcząca. Gdzie można by złagodzić obolałość duszy i ciała? Moja przyjaciółka powiedziała: wiesz, pojedź do Izabelina na parafię. Tam będzie ci dobrze. Pojechałam. Na miejscu wstąpiłam do kościoła zrobionego z drewnianej szopy. Jaki urok. Piękny. W głównym ołtarzu wspaniały wielki krzyż. Pod nim matka pełna boleści. Ołtarz bez ozdób. Prosty stół, na nim prostokątne tabernakulum. W drewnianych świecznikach świece, kwiaty w ludowej ceramice. W bocznych ramach obrazy Madonny i świętego Franciszka. Uderzyła mnie ta prostota i bezspójne piękno w szlachetnej formie. Jakiś wysoki ksiądz wyszedł mi na spotkanie. Stał lekko pochylony, szczupły. Spojrzałam na twarz. Wyrażała dobroć. To było jedno z oblicz prawdziwej dobroci. Słuchał uważnie i życzliwie, lekko nachylając głowę. Bił od niego jakiś blask, ciepło, zrozumienie. Sama postawa księdza sprawiała, że mój wewnętrzny lęk i wycofanie ustąpiły. Podniósł oczy, głęboko osadzone, wzbudzające pełne zaufanie. I znowu ta jasność wewnętrzna sprawiła, że wydawało mi się, że oczy były niebieskie, choć w rzeczywistości były brązowe. Uśmiechnął się do mnie.
jakbyśmy się od dawna znali, wyciągnął rękę na Bogita, dobrze było ją uścisnąć. Ta ręka dawała pewność pomocy. I zaraz, jakby nie miał żadnych spraw w parafii, jakbym tylko ja istniała na świecie, zakrzątał się, aby zorganizować minął. Tak wyglądało moje pierwsze niezapomniane spotkanie z księdzem. Korzył się sam przed majestatem Boga, a po
największa fala miłości. I tę właśnie miłość chciał przelać w serce wszystkich. Z jasnym, jakże dobrym, uroczym, chłopięcym uśmiechem chciał wszystkim pokazać Boga i prosił o miłość, prosił o zawierzenie jedynej miłości, o zawierzenie Bogu. Raz na sumie w Izabelinie było bardzo mało osób. Ksiądz proboszcz wiedział, że całe gromady mieszkańców parafii wyruszyły tego ranka na grzyby, w której była w tym czasie obfitość. Zaczął mówić kazanie na ten temat. Powiedział: a któż nam dał grzyby? I rozpłakał się. Za księdzem zaczęły płakać kobiety w kościele. Przez dłuższą chwilę panowała cisza. Ksiądz nie mógł dalej mówić. Gdy się opanował, przeprosił słuchaczy i mówił kazanie dalej. Pewnego razu zobaczyłam księdza Aleksandra w ogrodzie. Tak się zatopił w modlitwie, że świat zewnętrzny przestał dla niego istnieć. Twarz przybrała wyraz uduchowienia. To nie była zwyczajna modlitwa. To była rozmowa z Bogiem. Cała jego postać, oblana promieniami słonecznymi, robiła wrażenie nieziemskie. Złączony z Bogiem trwał długo w modlitwie i dopiero dzwonek na przerwę wyrwał go z kontemplacji. Wstawał powoli z ławki, z oczyma jeszcze wzniesionymi ku niebu, potem rozglądał się po opiero, teraz go dojrzał i szybko wyszedł. Szedł krokiem lekkim, jakby nie dotykał stopami ziemi. I takie wrażenie odnosiłam zawsze, ilekroć widziałam księdza Federowicza idącego. Msza Święta to osobny rozdział, to centrum, wokół którego było zbudowane, z którego wypływało i do którego sprowadzało się całe życie, życie parafii. Proboszcz nieustannie mówił o Mszy Świętej. Chciał, by kiełkowała w duszach innych, tak jak w nim. Msza to źródło życia, mawiał, ale u niego te słowa miały treść, myśl, która mu ciągle towarzyszyła. To, jak wytworzyć wspólnotę parafii. Ciągle powtarzał: jesteśmy razem, u siebie. To nasza ofiara. Komunia to jedność z Bogiem i z ludźmi. Nie możemy być sobie obcy i ukoronowanie wszystkiego to miłość. On był prawdziwym apostołem miłości. Kiedyś wróciłem późno z terenu. Tuż przed mszą świętą wieczorną, był to piątek miesiąca. Pytam proboszcza leżącego, co mam powiedzieć ludziom dzisiaj. Powiedz, że ich kochasz, ale jak nie kochasz, to nie mów. Kiedy odprawiał mszę świętą w łaźnienie, nie zapomniał o swoich najbliższych, jego sercu parafianach z Izabelina. Prosił wszystkich chorych i obecnych o modlitwę, o to, aby razem z nim łączyli się w jednej wspólnej jedności i miłości, jaką jest msza święta. W nauce swojej tłumaczył, że msza święta to zgromadzenie eucharystyczne, że jest to udział wszystkich obecnych, udział wszystkich parafian, udział całego Kościoła, którego ośrodkiem i źródłem jest Jezus Chrystus, głowa i fundament jedności całej wspólnoty. Nie umiem opisać, jak pięknie ksiądz Aleksander odprawiał mszę świętą, gdy mówił. Przez chwilę spoglądał na wiernych w kościele z serdecznym uśmiechem. Dopiero potem zaczynał mówić. Każdy z obecnych był w zasięgu tego spojrzenia i uśmiechu. Wielka pobożność i skupienie malowały się na jego twarzy. Ruchy pełne były najwyższej czci
dla świętej ofiary. W czasie podniesienia wznosił hostię i kielich powoli, coraz wyżej, a potem trwał tak dłuższą chwilę nieruchomo, pełen ekstazy, zapatrzony w Jezusa, którego na pewno oglądały jego zachwycone oczy. Nie można było pozostać obojętnym lub roztargnionym. Ciągał każdego obecnego w modlitwę, współudział we mszy świętej. Msza święta, odprawiana przez księdza Fedorowicza, robiła na mnie zawsze takie wielkie wrażenie. Uświęcała mnie i nieraz potem, i teraz, kiedy trudno mi się skupić w czasie mszy świętej, staram się przywołać wizję księdza Fedorowicza, odprawiającego świętą ofiarę. To pomaga mi w skupieniu i pobożnym przeżyciu mszy świętej. Msza święta w Izabelinie. Tam się czuło, że Bóg jest. Czuło się, że ksiądz Ani rozmawia z Bogiem. Msza święta pochłaniała księdza i nim kierowała. Czynności przy ołtarzu wydawały się jasne. Wszystko było ześrodkowane w Bogu. W kazaniach troszczył się, aby przekazać dobrą nowinę, że Bóg jest miłością, że każdy człowiek się liczy. Każdy jest pod Bożą opieką. Że Bóg kocha każdego człowieka indywidualnie i uczył, jak na co dzień postępować, jak do Boga iść każdego dnia i każdej rzeczywistej chwili konkretnego życia parafian w Izabelinie. Czuło się, że odpowiada na trudności, że je widzi i że widzi sposób na ich usunięcie. Ksiądz Ali i dobre, mądre i zawsze podobne siostry franciszkanki nauczyły parafian Izabelina rozumieć mszę świętą i uczestniczyć w niej. Cały Kościół brał zawsze żywy udział w nabożeństwie. To nie lud, lecz rodzina, nieskłócona, bliska sobie i życzliwa, bliska chęcią wzajemnego zrozumienia się, odruchem pomocy, poczuciem wspólnoty. Nasz Kościół, nasz ksiądz, nasze siostry, nasza parafia. Wszyscy się bracia, dzieci Boże. Thank you.
naprawdę dom, by każdy czuł się w nim jak u siebie. Bardzo cieszył się ze wszystkiego, co tu zrobiono. Potynkowaną ścianą, kupioną chodnikiem do korytarza. Często obchodził cały dom, oglądał wszystkie pokoiki. Rozkoszował się nim i cieszył się wszystkim jak dziecko. Dom ten miał być dla ludzi. I to nie tylko dla przyjeżdżających na rekolekcje zamknięte, ale także dla takich, którzy w różnych momentach życia potrzebowali pomocy, chcieli się pomodlić, oddalić od swoich kłopotów i trudnych spraw życiowych, przeczekać jakiś ciężki okres w życiu, a nawet wyspać się, odpocząć od własnych dzieci. Mieszkańcami domu parafialnego byli ksiądz i 3 siostry. Ksiądz Aleksander uważał, że siostry są w parafii, żeby być z ludźmi, a na takie zajęcia, jak gotowanie czy sprzątanie, to szkoda czasu. Szczególnie nie lubił przy takiej robocie nie zostawać. Wtedy zawsze słyszała: po co to robić? Chciał, żebym jak najwięcej chodziła do ludzi. To też jeśli musiałam coś ugotować lub posprzątać, zawsze robiłam to tak, by ksiądz nie widział. Pewnego razu zamiotłam pokój, ścierałam kurz ze stołu i nie zauważyłam, czy ksiądz się zbliża. Oczywiście, spodziewałam się wymówek. Wszedł do pokoju, niosąc w jednej ręce teczkę z papierami, w drugiej maszynę do pisania. Po czymś tym swoim szczególnym, przekornym uśmieszkiem oznajmił: ja bardzo lubię porządek i dlatego tu przyszedłem, bo u siebie tak już nabałaganiłem, że wytrzymać nie mogę. Ksiądz proboszcz mieszkał w pokoiku na górze pod dzwonnicą. Całe umeblowanie jego pokoiku, zwanego kołębnikiem, stanowił tapczan, mała szafka na ubranie, maleńkie biurko i jedno krzesło. Rodzinna atmosfera rodziła się w naszym domu przede wszystkim za sprawą wspólnych posiłków. Zgodnie z niepisaną zasadą, ksiądz proboszcz miał określone miejsce przy stole, a inni siadali gdzie chcieli. Ksiądz sam przestrzegał punktualnego przychodzenia do stołu i o to samo prosił zawsze naszych gości, żeby siostra nie zabierać czasu przeznaczonego na wiele różnych prac. Gdy przy stole znalazło się dużo osób, ksiądz był w swoim żywiole. Umiał coś zaplanować, ale przy pracach najczęściej go nie było. Przy jednej tylko robocie było zawsze, przy żerowaniu kościoła. Odbywało się 2 razy w roku. Przychodziło do tej pracy ze 30 osób i wtedy proboszcz był w swoim żywiole. Razem ze wszystkimi żarował, przynosił wodę, wylewał brudną. Po skończonej robocie wszyscy jedli zupę z chlebem. Siedząc, stojąc, jak to mógł. A proboszcz był szczęśliwy i zawsze prosił o repetę. To było niemalże święto parafialne. Pewnego razu ksiądz Aleksander chciał koniecznie przed dzień Wigilii wmontować żaróweczkę do latarki w szopce na Boże Narodzenie. Byłam w kościele, dochodziła już godzina 11 wieczorem. Czekałam, aż ksiądz skończy tę robotę, żeby uchować narzędzia. Jednak wreszcie znudziłam się, spać mi się chciało, więc podeszłam i powiedziałam: poszedłby ksiądz lepiej spać, bo jeszcze ksiądz co zmajstruje przy elektryczności. I znowu w samą Wigilię będę musiała latać i szukać montera, żeby światło naprawił. Usłyszałam tylko: zaraz. Czekałam, ale to zaraz się przedłużało, więc poszłam do domu. Jedna z sióstr była chora. Siedziałam przy niej i rozmawiałyśmy. W pewnym momencie trach, światło zgasło. Nawet nie pomyślałam złośliwie, że przecież miałam rację. Dalej rozmawiałyśmy po ciemku. Ale wreszcie wstałam. Trzeba było iść do kościoła po świece. Otworzyłam drzwi na dwór, ciemności egipskie, a od strony kościoła usłyszałam głos księdza: to nie ja. Ja nie potrafię zrobić tak, żeby w całym Izabeli nie zgasło. I dopiero w tym momencie spostrzegłam, że rzeczywiście ciemności panowały w całym Izabelinie. Widocznie elektrownia prąd wyłączyła. Gdy ksiądz miał jeszcze 2 stare sutanny, przyszedł raz do kuchni powiedzieć, że jedzie do Warszawy. Krytycznym okiem spojrzałam na jego ubranie.
Ksiądz pochwycił to wymowne spojrzenie i spytał: co, nie podoba mi się siostrze? Nic nie odpowiedziałam, tylko uniknęłam. Ksiądz wyszedł. Po paru minutach wrócił przebrany, a na nim jeszcze gorsza sutanna i bardziej powykrzywiane buty. Nic nie rzekłam, tylko się z lekka odwróciłam i z wyraźną dezaprobatą spojrzałam. A ksiądz na to: włożyłem, co miałem najlepszego i jeszcze się siostrze nie podoba? No to już chyba musiałbym tylko gębę zmienić. I pojechał w tym stroju do Warszawy. Takich i podobnych historii znał nasz dom wiele. Czasem wystarczyło, że ktoś mógł po prostu zwierzyć się ze swoich kłopotów, czując otaczającą go życzliwość. Tę przychylność ludzie wyczuwali instynktownie. To, czym był nasz dom dla parafian, najlepiej zilustruje takie zdarzenie. Szłam kiedyś do Truskawia. Okropna, prawdziwie marcowa pogoda. W przeciwną stronę biegnie chłopiec, 6-7-letni. Zmarznięte ręce, wcisnął w kieszonki byle jakiej kurteczki. Na nogach bez skarpetek miał niezasznurowane buciny. O nosie lepiej już nie wspominać. Spytałam: a gdzie ty tak biegniesz, Stefan? A do siostrów. A po co? A tak, posiedzieć. Thank you.
Ksiądz znał wszystkich parafian po imieniu. Wiedział o ich kłopotach i zaraz spieszył z pomocą. Nie czekał, aż ludzie do niego przyjdą. Sam do nich chodził. Wszystkim młodym mówił po imieniu. Do starszych ludzi zwracał się per pani, pan. Wyrażał się wtedy jego szacunek dla każdego człowieka. Ksiądz Aleksander nawiązywał kontakt z drugim człowiekiem z niezwykłą łatwością. Każdy czuł się przez niego zrozumiany. Nie było dla księdza spraw nieważnych. Pamiętam, że kiedyś spóźnił się do księdza prymasa, więc pojechał za nim aż do Częstochowy. A powodem była rozmowa z jakąś kobietą. Jej problemy też były ważne. Było w księdzu Aleksandrze coś takiego, co przyciągało ludzi. Pamiętam sytuację, która dobrze to ilustruje. Jechałam kiedyś z księdzem do Warszawy. Korzystając z czasu, omawialiśmy różne sprawy parafialne. W pewnym momencie zwrócił się do mnie jakiś nieznany, biednie ubrany człowiek i poprosił, żebym mu odstąpiła swoje miejsce, bo on chciałby posiedzieć trochę przy tym księdzu. Były wolne miejsca, więc oczywiście przysiadłam się i ustąpiłam miejsca temu człowiekowi. Nie oglądałam się, ale znałam księdza i jestem pewna, że nie zajął się odmawianiem brewiarza, tylko człowiekiem. Ksiądz Aleksander brał czynny udział w życiu osobistym parafii. Był zapraszany na każde wesele i z zaproszeń takich korzystał. Zaraz po ślubie jechał z weselnikami i młodymi. Rozpoczynał wesele modlitwą. Wypijał kielisze wina, składał życzenia. Chwilę posiedział, jakby błogosławił tej zabawie, jak w Kanie Galilejskiej. Ile wódki wypili, to wypili, ale na weselach nie pili się. I dziś po latach nadal myślę, że owszem, był nawet na nową pracę. Czasem nie wiadomo było, za co się najpierw chwytać, ale zawsze wszystkim działaniom towarzyszyła troska o człowieka. Nigdy nam ludzie w domu nie ciążyli. Zdarzały się kłopoty, męczyła nadmierna praca, ale myśl o bliźnich była stale obecna. Parafianie najbardziej lubili, gdy rekolekcje wielkopostne czy adwentowe prowadził sam proboszcz. Mawiali, naszego księdza to my najlepiej rozumiemy, a poza tym czuli się przez niego kochani. Wiedzieli, że nie są dla niego obcą masą. Każdego zdał z imieniem. Tajemnicą tego duszpasterstwa, któremu towarzyszyłam przez 11 lat, było to, że ksiądz Aleksander był z ludźmi we wszelkich sytuacjach, ale przede wszystkim w trudnych i ciężkich momentach. Gdy zdarzył się wypadek drogowy, pożar, choroba, zjawiał się natychmiast i to zawsze z realną pomocą. Ludzie wiedzieli, że na niego można w każdej chwili i sytuacji liczyć. Ksiądz Aleksander zawsze powtarzał, że musimy iść do ludzi z miłością, a dla ludzi był ojcem. Mieszkańcy, co tu dużo mówić, początkowo przychodzili do kościoła głównie dlatego, że księdza lubili. Choć jemu nie o to chodziło. Był jak magnes, który do kościoła przyciągał. A to dowodzi, że przywiązanie ludzi do księdza nie musi im przesłaniać Pana Boga. Najważniejszym i najradośniejszym dniem dla księdza proboszcza
była niedziela. Cały dzień wśród ludzi mszę świętą odprawiał, spowiadał, chrzcił, śluby dawał, nieszpory z wiernym śpiewał. Przy stole także otaczali go ludzie i tak do późnego wieczora. A wieczorem często jeszcze znikał. Szedł do domów. Wierni dobrze się czuli w kościele. Czuli się potrzebni u siebie. Nic w tym dziwnego. Proboszcz bardzo często im powtarza. To jest wasz dom. Rzeczywiście mieli to poczucie, że przyszli do kogoś, kto ich chce. A ksiądz ich chciał i miał zawsze czas dla każdego. A teraz taki obrazek. Była bardzo ciężko chora staruszka, pani Skiernicka, do której chodziłam, aby jej coś usłużyć. Pewnego dnia przychodzę rano do niej, a ksiądz proboszcz, wracając z Sierakowa, wstąpił do babci, a widząc, że nie ma nikogo, zawinął rękawy, rozpalił ogień w piecyku i przygotowywał jej posiłek. A ja na to przychodzę. Zdziwiłam się bardzo i mówię do księdza proboszcza: niechże ksiądz proboszcz usiądzie, a ja dokończę tej pracy. Pewnego razu wybraliśmy się razem do Sierakowa. Proboszcz tykał cały czas na nogę. Wtedy jeszcze nie rozumiałem, co to znaczy. Na wsi wchodziliśmy do domów zupełnie przypadkowo, nie wybierając, tak na kilka minut. Co słychać? Czy wszyscy zdrowi? Jak praca? To nowy ksiądz, który będzie u nas pracował. W jednym domu u pani Anieli Wasilewskiej tak po prostu mówi: niech pani da nam kawałek chleba, bo jesteśmy głodni, ale naprawdę tylko chleba i nic więcej. Patrzyłem z głosu zdziwiony. Gospodyni zakrzątnęła się. Przyniosła butę paryską i po szklance śmietany. Zjedliśmy. Bóg zapłacił. I dalej. W innym domu leżała chora od 3 lat. Nie wstawała z łóżka. Była sama jedna w całym domu. Na widok księdza proboszcza zaniosła się szlochem. Mój anioł, mój dobrodziej, mój ojciec. Ksiądz zostawił jej torebkę cukru, którą kupi po drodze w sklepie. Zachęcał do wytrwania i modlitwy. Kiedy ja się tak męczę, mówię chorobnikom, to nie mów, ale myśl. Siostry, prosiły mnie, abym pośpiesznie zrobiła na drutach ciepłe skarpety dla księdza proboszcza. Włożył je na nogi. Cieszył się, że są takie ciepłe i obchodził parafię po śniegu. Przemoczył skarpety, więc gdy je zdjął, siostra je wybrała i wysuszyła. Potem chciała je dać księdzu proboszczowi, ale nie mogła ich znaleźć. Ksiądz zauważył, że siostra czegoś szuka. Zapytał więc: o co chodzi? A gdy siostra wyjaśniła, powiedział: ktoś inny więcej ich potrzebował, więc mu dałem, a sam marzł nadal. Podobnie uczynił z koszulą i innymi rzeczami. Pewnego razu ksiądz, idąc do autobusu w czasie zimy, spotkał człowieka, który szedł bez skarpet. Ksiądz zdjął z nóg swoje skarpety i oddał je temu człowiekowi. Ostra zima, 1963 rok. Tęgi mróz, duże opady śnieżne. W późny zimowy wieczór wracaliśmy w trójkę z Warszawy autobusem PKS o godzinie 23.
przystanków i zagrania wysiedliśmy. Wśród zasp śnieżnych jakaś duża, ciemna postać szamoca się wezwała do nas u śniegu. Podchodziły myśródko. W zgarbionej postaci poznajemy tutejszego proboszcza, księdza Aleksandra. Bezładna masa dobijany do nieprzytomności człowiek, skurczony, oblepiony śniegiem, od czasu do czasu wydający z siebie ochrypłym głosem, ochrypłym przekleństwa i bluźnierstwa. Pytam, co tu zaszło? Co to wszystko oznacza? Pijany człowiek był mieszkańcem skopijskiej miejscowości Tuskawia. Jedący za mu towarzysze zostawili go na przystanku, nie troszcząc się o jego dalsze losy. Na pół zamarzniętego, nieprzytomnego zastał się z proboszcz. Za wszelką cenę starał się go podnieść. Mimo swej dużej postaci nie dał rady. Prosił go o Bóg, ażeby ktoś z rodziny lub sąsiedztwa zabrał go. Niestety upłynęło sporo czasu. Nikt się nie zjawił. Zostawić samego bał się, ażeby człowiek, oto stanowiło sedno sprawy, nie zamarł. Co chwila go rozcierał, okrywał swoją galeryną, nakładał czapkę na głowę, którą pijany uroczywie zrzucał, kopiąc mu się tym i rzucając się nieprzytomnym. Postaliśmy chwilę wstrząśnięci tym smutnym widokiem, tłumacząc zarazem, niech ksiądz wraca na wybranie, szkoda zdrowia. Uśmiechnął się tylko do nas życzliwie, życząc nam dobrej nocy. Moje miejsce to miłość wśród bliźnich. Odeszliśmy i zapewne wielu przed nami. Następnego dnia dowiedziałam się, że ksiądz proboszcz długo jeszcze go pilnował, aż siostrę zakonu o moje przemieszczenie człowieka na plebanie, ażeby nie zamarł. Zamknięte rekolekcje do leczania chorych w Wrocławiu u ojców Palotynów
wyprowadził właśnie on. I może trochę dlatego wszystkie inne tak się powiodły, a sam zwyczaj organizowania takich rekolekcji przyjął na stałe. To już pamiętamy wszyscy. Wrażenie było zbyt silne. Bogu przy zakrestii w domu rekolekcyjnym zmieniony na kaplicę, z tabernakulum na prostym stole, a wokół nosze, łóżka, wózki i msza święta, w czasie której siostry musiały układać, poprawiać, przytrzymywać. I komunia święta, którą podawał leżącym, schylając się do ziemi. Z pokorą mówił, że każde miejsce, gdzie jest chory, jest święte, bo tam jest Chrystus. Pokój, w którym cierpi, jest kościołem, a łóżko, w którym nie może spać, jest ołtarzem. Gdy cierpienie swoje łączy z cierpieniami Pana Jezusa, odprawia mszę świętą. I z miejsca wytworzył atmosferę rodziny, najbliższych sobie. I byliśmy świadkami, jak z godziny na godzinę, to było widać po oczach chorych, topniał bunt przeciw cierpieniu. Wtedy to powstało przekonanie, że rekolekcje dla chorych to wesołe rekolekcje, bo dla ludzi widzących cel i ważność swego życia. I jakie to szczęście móc w takich rekolekcjach brać udział. Od pierwszego spotkania z księdzem Ali w dziwny, niemal namacalny sposób przekonałam się o bliskości Boga. Z całej postaci księdza, z uśmiechu, podania ręki oraz każdego słowa biła ogromna moc wewnętrzna, dobroć i pokój. Patrząc tylko na księdza Aleksandra, doznawałam uczucia ukojenia. Wszystko dookoła wydawało mi się dobre, jasne, proste i łatwe. Rekolekcje głoszone do nas, pielęgniarek, uczucie to tylko pogłębiły i utrwaliły. Trudno mi nawet teraz słowami wyrazić, co dokonało się we mnie pod ich wpływem. Były to sprawy nieuchwytne, a jakże konkretne i ważne, odczuwane świadomie i przeżywane głęboko. Dni skupienia, których ksiądz Ali nigdy nam nie odmawiał, a przeciwnie, ułatwiał u siebie Izabelinie, wnosiły spokój i ład w codzienne życie. Często przychodził do nas. Rozmawiał, pytał, troszczył się, czy nie jesteśmy głodne. Śmiał się i żartował, będąc już przecież ciężko chory. Osobiście ufałam mu bez najmniejszych zastrzeżeń. Potem nagle i zupełnie niespodziewanie w 1962 roku spadła na mnie ciężka choroba. Przygotowałam się na śmierć i załamałam psychicznie zupełnie. Miałam wtedy lat 38. Przeżywszy szczęśliwie operację oraz naświetlanie radem, wyszłam z Instytutu Onkologii bierna, zgnębiona, bez żadnych nadziei, czekając jedynie na dalszy rozwój choroby. Pewnego mroźnego lutowego poranka 1963 roku zdecydowałam się jechać do Izabelina po ratunek. Byłam bardzo słaba i obolała, choć siły mi dopisywały. Zebrałam to, co było, by dotrzeć do celu. Jakaż była moja rozpacz, gdy na miejscu powiedziano mi, że ksiądz Ali leży chory. Siostra, widząc, jak się zmartwiłam, zapytała, czy coś ważnego mnie sprowadza. Odpowiedziałam wbrew sobie, że nie i że może przyjadę innym razem. Byłam zdruzgotana. Cały mój wysiłek oraz nadzieję na pomoc i pociechę na nic. Nie chciałam przecież księdzu przeszkadzać, ani go fatygować moją osobą w czasie jego choroby. Pomodliłam się chwilę drewnianą w zimnym i pustym o tej porze kościółku i już zbierałam się do powrotu, załamana i zgaszona, gdy jak z podziemi wyrósł przede mną ksiądz Ali. Jak już wspomniałam, naiwnie oczekiwałam od księdza słów otuchy i nadziei, jakich zwykle w ciężkich chwilach człowiek oczekuje. Tymczasem to, co powiedział ksiądz Ali, przeszło wszelkie moje oczekiwania i wstrząsnęło mną do głębi. Zostaliśmy oboje obdarzeni bezcennym darem nieuleczalnej choroby. Od nas tylko zależy, by go nie zmarnować i do końca dziękować Bogu za okazaną łaskę i zaufanie. Nie wiemy, kto z nas pierwszy odejdzie. Natomiast orientujemy się, co nas prędzej czy później czeka.
Trzeba dziękować Bogu całym swym życiem. Bóg jest miłością. Odjechałam szczęśliwa, pogodzona i spokojna. Żyję i Bogu dziękuję za księdza. Ksiądz Ali, mój pacjent, miał daleko posuniętą gruźlicę z dużymi zmianami w płucach. Stan jego zdrowia był ciężki. Stała wysoka gorączka, brak apetytu, bezsenność, ogólne wyczerpanie fizyczne. Podziwiałam, choć mu w tym nie śmiałam przeszkodzić, jak mimo tych dolegliwości zbierał codziennie rano swe nadszarpnięte siły, by odprawić mszę świętą, a czasem i nawet wieczorne nabożeństwo. Cechował go przeciwny spokój, którego zewnętrznym wyrazem był szczery uśmiech dla wszystkich współtowarzyszy niedoli. Wiele im okazywał serdeczności, życzliwości, braterstwa i urzekającej wszystkich miłości. Ta miłość znajdowała swe ujście w praktykowaniu dobroci, aż jak sądziłam wtedy do przesady. Starał się przy tym nie zwracać na siebie uwagi. Cichaczem pomijał siebie, swoje potrzeby. Nie wspominał i nie rozczulał się nad swoim nieszczęściem, bo chyba chorobę za nieszczęście nie uważał. Przyjmował ją tak po prostu, jak pobyt w jakichś czasach, w wygodnym pensjonacie, w którym czuje się świetnie i dlatego nie trzeba mu niczego, broń Boże, jakiegoś specjalnego traktowania czy opieki. Za to się dwoił i troił, aby swe zainteresowanie cierpieniem drugich przybrać w postać jakiejś konkretnej pomocy w miarę swych możliwości. Szło mu to niezwykle łatwo. Posiadał bowiem jakąś tajemniczą umiejętność szybkiego i łatwego nawiązywania kontaktu z innymi, a zwłaszcza z młodzieżą. Jednak świadomość możliwej infekcji swoich umiłowanych powstrzymywała go od bliskiego, częstego z nimi kontaktu. Wynagradzał im to, posyłając słodycze i inne dobre rzeczy. Żywo mi stoi w pamięci ta scena, kiedy to w dzień Bożego Narodzenia przesłał małej 3-letniej córeczce ówczesnego dyrektora szpitala figurkę Pana Jezusa i dużą, dużą cukierków. Uśmiechał się wtedy jak dziecko, nawet przy nabożeństwie, uradowany radością swego małego przyjaciela. To samo starał się czynić i wobec starszych, dzieląc się z nimi wszystkim, co miał. Chociaż sam niewiele posiadał i posiadać nie chciał. Kiedy odwożono go do szpitala, ksiądz proboszcz wypowiedział zdanie: my, chrześcijanie, nie boimy się śmierci, mamy życie. Udzielamy mu sakramentu namaszczenia. Spokojnie, poważnie odmawiał razem ze mną wszystkie modlitwy. Zawahałem się przez ułamek sekundy, czy modlić się za konających. Spojrzał na mnie wymownie i sam zaczął. Ufał swemu Bogu. Bóg jest tak dobry. To zdanie nie schodziło z jego ust w ostatnich dniach. 3 dni przed śmiercią siedziałem u jego łóżka. Z trudem już mówił, bardzo długo cedził, świszczącym oddechem słowa. Gdybym mógł powiedzieć jeszcze jedno kazanie, to miłość. To była dewiza dla mnie. Podczas mszy świętej odprawianej w kościele izabelińskim przy trumnie księdza Aleksandra i w czasie całego obrzędu pogrzebowego rzesza miejscowych parafian i rozmaitych ludzi przybyłych z daleka
Ogarnięta była nie nastrojem, ale żalem prawdziwym, bo zmarł człowiek, który wprawdzie żył krzyżem Chrystusowym i ofiarą eucharystyczną. Słyszałem, jak na jego pogrzebie jego matka kilka razy z bólem powtarzała te słowa. On się nam ofiarował, on się sam ofiarował. Wierzę, że umarł w opinii świętego, był nam taki bliski. Chciałbym tak kochać ludzi, jak on ich kochał. Jeden z wierszy księdza Aleksandra. Dziękuj Bogu za to, że dał słońcu złote promienie, jaskółkom czarne skrzydełka, a fiołom czarowny zapach. Dziękuj mu za każdy płatek róży w bylanty rannej rosy przybrane, za to, że dał zazurce czerwony nakrapiany pancerz, że w burzy zaklął tchnienie swojej potęgi, a błyskawicę związał z grzmotem. Dziękuj za czarne noce i za stepowe mogiły, które strach przystroił upiory i syromachy. Za noce gwiaździste, upalne i mroźne. Za dnie słoneczne, burzliwe i słodne. I za to, że dał Ci duszę wrażliwą na piękno. Pamiętaj, że stworzył to wszystko z litości dla chwały swojej, a Twojego szczęścia. I dlatego składaj mu daninę uwielbienia od pól i lasów, stepów i mórz, od śniegów i lodów, które się palą na szczytach gór o zachodzie słońca. Kochaj Boga, bo jest nieskończenie piękniejszy niż wszystko, co stworzył. Kochaj Maryję, niepokalaną Pannę, bo jest czystsza niż łza sieroty, świętsza niż promienny serafin przed tronem Boga, a bliższa Tobie niż Twoja rodzona Matka. Kochani, myślę, że to nie jest dzieło przypadku, że
Ja akurat tutaj jestem z wami w tym czasie, kiedy wspominacie niezwykłą postać księdza Alego. I ja tak mówię, Bóg jest miłością, tak jak usiłował pokazać swoim życiem i słowem ksiądz Ali i to odniesienie księdza Alego do tej tajemnicy śmierci, do choroby nieuleczalnej. Ja, kochani, byłem w Medjugorje i zapadły mi w serce słowa Matki Najświętszej, która powiedziała tak: spotykają was problemy, choroby, to módlcie się tak: Ojcze, dziękuję Ci za dar cierpienia. Jakżeż to trudne dla człowieka dziękować za chorobę, przyjąć taką postawę jak ksiądz Ali, że powiedział tej osobie, pani Joannie, że są obdarowani przez Boga. Tak, kochani, bo największym obdarowaniem jest to zjednoczenie z Jezusem ukrzyżowanym. I teraz, jak zbudować swoją wiarę, by tak jak ksiądz Ali przyjąć ten kielich z goryczy z ręki Boga. Tak jak Chrystus w Ogójcu, który mówi: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, lecz nie moja, lecz Twoja wola niech się wypełni. Bo tak naprawdę zaufać Bogu jak dziecko, jak ksiądz Ali. Każdy z nas powinien to uczynić, bo tak naprawdę małe dzieci często nie wiedzą, co robią, jak się zachowują, jaką drogą pójść. A Bóg? Bóg wie lepiej. I teraz zbudować tę ufność dziecka, że to On nas prowadzi, że jesteśmy w Jego rękach. I ta moja obecność w Medjugorje z całą rodziną otworzyła mi oczy na to, że tą najlepszą drogą, którą może nam wskazać ktoś, jest Najświętsza Maria Panna. Tak jak mówi święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, że ona jest tą najkrótszą, najpewniejszą, najlepszą drogą do zjednoczenia z Bogiem, zjednoczenia z Jezusem. A jak można się zjednoczyć z Jezusem, jak można wejść na tę drogę, która jest prawdą i życiem. Tak, przez modlitwę, kochani. A otworzyć serce na modlitwę, to jest poświęcić czas na spotkanie z Bogiem. Bo modlitwa, każda modlitwa jest spotkaniem z Bogiem. I teraz dać czas Bogu, by to On przemieniał nasze serca, by zabrał serca z kamienia, a dał nam serca z ciała. Różaniec. Jakaż to piękna modlitwa i owocem tej pielgrzymki do Medjugorje był Różaniec Święty. Jak mówi Anatol Kaszczuk, nie wiem, czy żeście, kochani, słyszeli to nazwisko, wielki czciciel Maryi, on organizował wielka różańcowe. I taka jest niepozorna książeczka o Kaszczuku i ten podtytuł: Różaniec uratuje Ciebie świat. Kochani, ten różaniec samochodowy, bo dwa razy dziennie do pracy żeśmy jeździli, trzy części różańca to wówczas, bo ten pierwszy pobyt w Medjugorje to był 98 rok, ale wytrwale żeśmy ten różaniec odmawiali. Efektem tego różańca było inne spojrzenie na swoje życie. Pan Bóg pokazuje, co jest naprawdę ważne w życiu. Bo tak naprawdę ważne jest kochać Boga i drugiego człowieka. I tu macie niezwykły przykład świętego kapłana ksiądz Ali, który realizował w sobie to posłannictwo miłości. A co daje siłę największą do upodabniania się do Chrystusa? Najświętsza Eucharystia. Tak,
Matka Najświętsza powiedziała w Medjugorje tak. Gdyby ludzie zdawali sobie sprawę z tego, czym jest Eucharystia, drzwi kościołów nie domknęłyby się podczas każdej mszy świętej. Matka Najświętsza powiedziała, że nic większego się nie wydarzyło i już nie wydarzy we wszechświecie jak Najświętsza ofiara. Kochani, jeżeli przyjdzie ta refleksja na człowieka, że to sam Bóg w Trójcy Świętej jedyny chce być gościem w naszych sercach, chce obdarować nas sobą, swoją miłością, chce dać nam swoją miłość, by Bóg Ojciec zobaczył oblicze Jezusa w każdym z nas i w każdej z nas. Dlatego, kochani, ja przejąłem się tymi słowami Matki Najświętszej i centrum mojego każdego dnia jest Eucharystia. Dar nad darami dla każdego człowieka wierzącego, każdego, który chce jednoczyć się z Jezusem, który chce powiedzieć mu z głębi serca: Jezu, ufam Tobie, oddaję się Tobie, jak Ty oddałeś się w ogrodzie oliwnym, jak oddałeś się na Golgocie. Kochani, co można powiedzieć? Biskup Józef Zalitkowski, wspaniały kapłan, powiedział, że wobec tej tajemnicy Eucharystii można się tylko rozpłakać ze szczęścia i zamilknąć. Matka Najświętsza, która prowadzi nas do Jezusa, prowadzi nas przez modlitwę, przez Eucharystię, ona mówi tak: gdybyście wiedzieli, jak kocham każdego z was, płakalibyście ze szczęścia. Tak, kochani, czy mamy tę świadomość, że Matka Najświętsza tak nas kocha, że ona każdego z nas, bez wyjątku, czy to artysta, czy piekarz, czy ksiądz, czy siostra zakonna, czy gdzieś tam ten żebrak pod mostem, każdego kocha miłością niepojętą. I teraz my, będąc dzieckiem, wczujmy się w tę rolę dziecka, które przychodzi do mamy i mówi: mamusiu, poprowadź mnie do Twojego Syna, bo własnych siłach nie dojdę. Tak, kochani, kto zawierza się Matce Najświętszej, kto oddaje swoje serce jej, zwycięża. Bo ona pragnie jednego, pragnie, byśmy wszyscy spotkali się w niebie, bo Bóg pragnie podzielić się szczęściem swoim z każdym z nas. I tak niektórzy myślą, że ten Bóg jest taki srogi, że to prawo takie trudne do wypełnienia. Ale kochani, ono nie jest wcale trudne dla kogoś, kto prawdziwie kocha. Jeżeli my po ludzku kochamy siebie nawzajem, jeżeli my po ludzku chcemy dobra dla kochanej osoby, to czyż będziemy świadomie czynić przykrość? Czy będziemy zadawać jej ból? Pan Jezus do siostry Konsolaty Betronie powiedział parę słów: ja od moich stworzeń pragnę tylko jednego – miłości. A jak będą mnie kochać, nie będą grzeszyć, nie będą mnie ranić. Także, kochani, niech ten moment refleksji będzie w każdym z nas. I ja myślę, tak jak 20 parę lat temu zadałem sobie to pytanie: po co żyję? Skąd jestem? Dokąd zmierzam? Co jest sensem mojego życia? I tak dotarło do mnie, że no właściwie
sensem jest zbawić siebie i innym pomóc do zbawienia. Kochani, Kościół Święty, nasza Matka, On nam pomaga w tej drodze do Boga. Pomaga nam się zbawiać, nie osobno, ale Chrystus założył Kościół i dał nam wspólnotę, w której mamy się umacniać i podążać do Boga. Właśnie razem, wspomagając się, modląc za siebie nawzajem. Mamy kapłanów. Jakaż jest niezwykła rola kapłana i jego wniesienie, ale jaka odpowiedzialność. Patrzcie, tu żył święty kapłan. Jak promieniowała jego miłość na innych, bo ukochał Boga, a Bóg napełniał go miłością. Któż, jak nie kapłan, będzie nasycał te tłumy głodne zgodniane miłością Chrystusa? Tylko On. A któż nam przebaczy grzechy? Tylko On. I patrzcie, w obecnej dobie, co się czyni, jaki atak na Kościół, na kapłanów. Bo kapłan to pedofil. Jak chce się zohydzić kapłana, zohydzić kapłaństwo, by już nie miał wiarygodności, autorytetu, by nie był tym, którego należy wspierać, a należy go kochać, bo kapłan sprawuje Eucharystię Najświętszą w imieniu Chrystusa. Także, kochani, ten kapłan tutaj, który był, Ani, święty kapłan, ale my mamy troszczyć się o świętość tych kapłanów, których Bóg postawił na naszej drodze. Mamy ich wspierać, bo tak łatwo rzucić kamieniem w kapłana. A ja pytam, a czy modlisz się za swojego proboszcza? Czy choćby jedną zdrowaś Maria zmówiłeś za kapłana? Bo on tak potrzebuje bliskości i wsparcia, miłości. Daje miłość, ale i potrzebuje tej miłości. Jak każdy z nas, jeden nad komu, który posługiwał w Medjugorje, ma na sumieniu wiele ludzi, jak sam powiedział, że narkotyki dostarczał. Nie wie, dlaczego przeżył, ale powiedział takie słowa. Bez pieniędzy da się żyć, ale bez miłości nie można żyć. Kochani, Bóg jest miłością. I ksiądz Ani tu pięknie dał przykład. Ta miłość ma imię, miała ją ksiądz Aleksander Fedorowicz. To jest ten kanał, jeden z wielu, przez który Bóg rozlewa swoją miłość. I kochani, chcieli być tymi, którzy dążą do świętości, którzy zachwycą się Bogiem. Zachwycą się Bogiem, bo tylko człowiek, który zaduma się nad pięknem stworzenia, zaduma się nad wielkością Boga, który tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, by każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Kochani, ja mam jedno życzenie dla siebie i dla was. Spotkajmy się tam, w niebie. Bo czy drugi raz Pan stworzy tę sytuację, że spojrzymy sobie w oczy, że się uśmiechniemy do siebie? Nie wiem, ale jestem pewien tego, że kto chce być zbawiony, jak mówi święta siostra Faustyna, będzie zbawiony. Tak mówi święta siostra Faustyna, miała to poznanie. Ale kto chce? Bo Jezus nie mówi, musisz pójść za mną. Jeśli chcesz. Jeśli chcesz, możesz pójść za mną. To pragnienie pójścia za Chrystusem, miłowania Boga i drugiego człowieka. Amen.
wasza siostra, patrzcie, też dostaniecie. Dziękuję wam bardzo. Zaraz na zakończenie pomodlimy się o nową beatyfikację. Chciałem podziękować wszystkim artystom, wszystkim, którzy brali udział w tym wieczorze z księdzem Alim. Dziękuję bardzo tym ciepło siostrom, to, że słuchaliśmy tych świadectw, to jest wielki wysiłek sióstr z Lansy, które zebrały, spisały i ocaliły te świadectwa. Dzisiaj możemy cieszyć się. Dziękuję także za obecność dyrektor, pani dyrektor przedszkola imienia księdza Aleksandra Fedorowicza. I króciutkie ogłoszenie. Przypominam, że za tydzień spotykamy się w Centrum Kultury Izabeli o godzinie 15 na premierze filmu o Fundacji Przyjaciele księdza Alego. A teraz pomówmy się jeszcze o beatyfikację naszego pierwszego proboszcza, który umarł w imieniu świętości księdza Aleksandra Fedorowicza, za chwilę Janek nam świetli. Boże, w Trójcy Święty jedyny, Ty w swojej przedziwnej opatrzności wciąż obdarzasz Kościół nowymi świadkami Twojej miłości. Wychwalamy Cię za to, że dałeś nam niestrudzonego kapłana Aleksandra Fedorowicza. Boże, Ty wiesz, jak ksiądz Aleksander całym sercem dawał Tobie radosne świadectwo, także uporczywie ciężki drogowie, powtarzając często słowa Bóg jest miłością. Wejrzyj Boże na to, z jak wielką darą naucza, że celem życia ludzkiego jest zjednoczenie z Tobą i że tylko On jest trwałym fundamentem jedności między ludźmi. Pomnij Boże na to, że ksiądz Aleksander Twoim duchem wskazywał, iż Eucharystia jest centrum życia chrześcijańskiego. Przez to przyczynił się do odnowy życia liturgicznego Kościoła w Polsce zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II. Spraw Boże, aby został on wyniesiony na ołtarze i mógł przez swoje wstawiennictwo umacniać Twoich kapłanów, a szczególnie proboszczów oraz ludzi dotkniętych cierpieniem, nieuleczalnym chorobą, niewinnym i wszystkich, którzy za jego przyczyną będą się do Ciebie zwracać, który żyjesz i budujesz na wieki wieków. Amen. Jeszcze raz dziękuję Bogu, dziękuję Wam wszystkim. Niech będzie chwała Jezus Chrystus. Amen.